No właśnie, takie te małopolskie trasy, tak sobie tu żyjemy, nogi bolą, oddech krótki, tchu brakuje, no fajnie jest. Po czyszczeniu smarowanko. A dzisiaj etap górski, a 60 chyba 7 km, 1000 coś metrów przewyższeń na krakowskiej ziemi. Nie da się bez górskiej premii. Pierwszy dzisiejszy podjazd, jakieś dokładnie nie pamiętam, 2 km, 5, około 5% średnio. Górek dziś będzie 7, 3 albo 4 premie górskie. 4 i 3 stopnia. Oj, będzie się działo. Dzisiaj największym problemem to będzie temperatura, bo jest gorąco, 11 godzina, a stopni no pokażę 26, ale to odczuwalne jest dużo więcej na razie, a jeszcze będzie cieplej. Wracając do znaku, który tam wcześniej widzieliśmy, te znaki się pojawiły niedawno w Krakowie i jego okolicach. Znaki dobre, pomysł dobry. Może niektórym kierowcom się przypomni, żeby trzymać odległość. Jedno zastrzeżenie, tylko ten metr odległości, bo to jest metr w przepisach, czyli na papierze. A w rzeczywistości wiadomo, że to często jest mniej niż metr. Więc jak ustawodawca chciał metra, w rzeczywistości to powinien wpisać z 1,5, nawet 2. To wtedy większe prawdopodobieństwo, że będzie ten metr zachowany. W rzeczywistości, bo to jest przecież jazda na oko, nie z centymetrem. Więc zawsze lepiej zawyżać. No ale mają to, zdaje się, zmienić ten przepis, chyba powiększyć odległość. Tak słyszałem. No i dobrze. Trzeba było to zresztą już dawno zrobić. Byłoby lepiej i bezpieczniej. Następny podjazd. No, co tu się robi? 6, 7, 8%. Najwięcej 14 tu pokazuje. W cieniu to fajnie się jedzie. Dzisiaj będzie trochę wylanego potu. Nie ma rady. Co zrobić? Coś za coś. Asfalt dobry na tym podjeździe, gładziutki. No niestety nie będzie zawsze tak dzisiaj. Bo na takim to się o wiele przyjemniej jedzie. Ale coraz więcej jezdni poprawiają
dróg, także jakaś nowa mieszanka wchodzi, gumowa, podobno lepsza, trwalsza, bardziej gładka, a jednocześnie przyczepna. Muszę gadać, bo jak gadam, to mi szybciej pod te górki czas leci. Metoda na skupienie to nie zawsze jest dobra, bo człowiek ma czas na myślenie i ciągle myśli, o Jezu, to jeszcze, to jeszcze. A tak się zajmie myśli i w miarę szybko się jedzie. Koniec drugiego podjazdu. 4,5 km trzasnęło jak z bicia. Jadę w lewo. Lustro pokazuje, że wolne. Przede mną Mogilany. A. Tu będzie w dół. Lekko. Krótki stop. I co my tu mamy? 18 km zrobione i na tych 18 km 300 metrów przewyższeń. Dzisiaj taki właśnie wykresik będzie praktycznie cały czas, góra, dół, góra, dół. No właśnie, takie te małopolskie trasy, tak sobie tu żyjemy. Nogi bolą, oddech krótki, tchu brakuje, no fajnie jest. No i zaczął się trzeci ciężki podjazd dzisiaj. No, na horyzoncie widać koniec, na szczycie. Trzyma w zasadzie cały czas 10%. Takie 700 metrów. Nic nie mówię. Muszę tu pedałować ostro. Tchu brakuje. Więc już nic nie będę mówił. Przez chwilę. Stop gadania. Sorry, że tak długo to trwało, ale dawałem z siebie wszystko. Ja nie wiem, czy ja w jakichś Himalajach jestem, czy co, no przecież takie to jest chyba profil, nie wiem, jakiś 6-tysięcznika przynajmniej. I moje Himalaje się zaczynają. Każdy ma swoje szczyty, swoje Himalaje. To są moje. Często tu przyjeżdżam, bo tu jest fajny asfalt po prostu. Nówka. I przyjemnie się jedzie po czymś takim. Rower płynie po prostu. W
27 km przejechane. Uzbierało się już 460 metrów przewyższeń, czyli jestem na półmetku dzisiejszego etapu. I dojeżdżam do następnego mojego szczytu dzisiejszego, czwarty albo piąty, nie pamiętam. I tu powinna też być linia górskiej premii, a nie ma. I od razu udaje się w dół. Dzisiaj trzeba dużo pić. Nie ma rady. Butelka za butelką leci. Dzisiaj to są lepsze warunki do nagrywania. Znaczy ciut lepsze, jak widać. Widzów, którzy są tu pierwszy raz, polecam filmik. Widzów, którzy są tutaj pierwszy raz, polecam filmik Błędy początkującego kolarza, żeby ten kontekst odczytać. Dzisiaj są troszeczkę lepsze warunki do nagrywania w tym miejscu. Ludzie oglądali po prostu tamten odcinek, no i troszkę mniej tędy jeżdżą, omijają tę drogę, bo wiedzą, że tu może w każdej chwili być vlog nagrywany, vlog powstawać. Jak widać, nie wszyscy. Ajajajajaj. No, ale został mi jeszcze jeden podjazd. Jeszcze jeden podjazd mi został, ostatni. Został mi jeszcze jeden ostatni podjazd. Pozytywna informacja jest taka. Ojej. A tak chwaliłem. No, także został mi jeszcze jeden podjazd. Cieszy mnie to, że mimo już w ogóle za mną już ciężka trasa, to jeszcze mam ochotę na ten jeden ostatni. Także jestem zadowolony. Sił nie brakło. To dobrze. Przede mną ostatni podjazd, ostatnia górka. Dość solidna, jak widać, szczyt nie całkiem się mieści w Karu, a przecież Karu ma duży wyświetlacz. Jakieś 2 km. Jedziemy. Gorąco. Po prostu. 30 stopni w cieniu. Dzień udany. Tak należy to podsumować. Trasa fajna. Ciężko, ale przyjemnie się jechało. Co tu więcej mówić? Dzięki za oglądanie, za towarzyszenie mi. Do zobaczenia. Cześć!
obserwujemy teraz cyferkę, bacznie obserwujemy cyferkę po prawej stronie u dołu. W tej chwili jest 998, będzie za chwilę 999 i jest.